Możesz nie tylko zwyciężyć zło, ale także możesz stać się świętym. Bardzo szybka piłka do szyby. Wisotto. Nie mogą skończyć Brazylijczycy. Może teraz nasza drużyna Bartosz Kury. Ależ krasernie w obronie. To jest coś niesamowitego. Panowie, macie gościa. Idę. Patrzę. Wiecie się, myślę sobie wpadnę. Tym bardziej wpadnę, iż mam panom do zakomunikowania arcydyskretną wiadomo. Wszystko wskazuje na to, iż do Grajatowy Gór przybędzie z krótką, potajemną pielgrzymką Ojciec Święty. Ojciec Święty? Co znaczy potajemna? Co znaczy potajemna pielgrzymka? Nie. W tym roku sytuacja jest szczególna. Od wielu lat jest szczególna. Tak. Ale w tym roku szczególna sytuacja jest bardziej szczególna, iż jak panowie doskonale wiecie, wiele się mówi o ustąpieniu papieża. Bajka. Taka sama bajka jak ten cały jego przyjazd do Granatowych Gór. A jeśli nie bajka, a to znaczy, że zarazem otworzy się kwestia jak i gdzie chce spędzić resztę życia. Być może to nam przypadnie pod tym względem szczególna duma. Młody, koniec z pompowaniem gorzały, bo twój nowy sąsiad, emerytowany Ojciec Święty, będzie cię krzywo widział. Moi drodzy panowie, oświadczam wam, koniec ze wszystkim, koniec z naszymi wieczornymi bankietami, koniec z wylegiwaniem się pół dnia na kanapie, koniec ze śpiewaniem niepobożnych piosenek, koniec z kabanosami z rzeźni Karola Adolfa, koniec z karceniem naszych nieszczęsnych małżonek, koniec! Koniec ze wszystkim! Dlaczego koniec? Dlaczego koniec ze wszystkim? Panowie, szukajmy dobrych stron. Szukajmy dobrych stron. Przecież to dla nas wszystkich ogromna szansa. Przyjadą do nas dziennikarze z całego świata. Całe rzesze pielgrzymów, pątników i... Pątniczek. Słowem, tłumy ludzi, które trzeba będzie nakarmić, napoić i przenocować. Jak odpowiednio wcześniej wystartujemy, to nie tylko my sami, ale i nasze dzieci, i nasze wnuki. Słowem, wszyscy ustawimy się tak, że do końca...